Witam Was, moi drodzy, serdecznie w końcu w moi drodzy nowej serii kanale. Ściszymy to. No moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć, no. Wiedźmin 4 wyszedł, tak. Wiedźmin 4. Właśnie długo na to czekaliśmy. Wiedźmin pożegnali Białego Wilka, jak widzicie, nie ma to Wiedźmin 4 w tytule, tak jak mówili, więc no. W porządku, więc no zaczynajmy. Moi drodzy, przygodę z Wiedźminem 4. Będzie na pewno gra tego przynajmniej stulecia, mam nadzieję. Dobrze, tak poważnie, fanowska modyfikacja. Moi drodzy, będziemy grać w fanowską modyfikację. Gdzie Geralt? No pożegnanie Białego Wilka. Ostatnio takie pożegnanie z Geraltem zrobili. To jest dosyć spora właśnie modyfikacja na parę godzin. Chyba 8 nawet, czy no, tak jak prawdopodobnie gra, jak Uncharted, nie Uncharted, więc no. Zaczynajmy. Ta gra jest bez dubbingu niestety, ale ja załatwię wam dubbing, sam zrobię. Nie wiem, czy wam to się dubbing spodoba, jak się spodoba, tam coś w komentarzu możecie dać, a teraz zaczynajmy. Nową grę. Zawsze grałem na mrocznym. W dwójkę, bo to jest na silniku dwójki, więc no. Dajmy mroczny, czy nagła śmierć. Nie, dobra, dajmy mroczny i zaczynajmy. Kaerch Morhen. Dolinę... Koło doliny rzeki Gwyny to powinno pisać, dobra. Się przypomina Wiedźmin 2 początek, no tylko że w Wiedźminie 2 była Triss, to jest Yennefer, nie? Więc no. Ale to jest wszystko przerobione, jak widzieliście, bo to jest mod. No właśnie, ja gram na padzie, zapomniałem, muszę go wziąć do ręki, dobra. Więc no to mamy, porozmawiaj. A to Geralt powiedział, że lepiej nie budzić, to lepiej nie budzić, dobra. A, się przebierasz, tak. Nawet nie musiałem nic naciskać, widzicie, ta gra się przechodzi chyba sama, na to wygląda. Ale całkiem inaczej tylko czy wygląda. Fajna Manticora, kurczę, przerobiona. Na silnik dwójki, nie? Taka słabsza, widać, wiecie, taka, żeby... Bo... W trójce były dwa wersje tego pancerza, był... Skolczył go w nowej grze plus i był taki... Właśnie taki. Nie, taki lżejszy, że tak powiem, bez kulczugi. No dobra, zobaczmy co tutaj możemy zrobić. Nic nie możemy zrobić. Ewidentnie. No. No ładna ta przełęcz, ładna, ładna. Można powiedzieć, patrzcie, na nowo już zrobili tą przełęcz. Wygląda jak w dwójce, nie? Jakby to zrobić na silniku dwójki, wiecie, te... Jak byliśmy w tym... W tym lawalet, nie? Czyli to były takie, wiecie... Miejscówka tylko, żeby była taka... Wiecie, że nie możemy, na pewno nie możemy się tam dostać. No i patrzcie, to jest tylko taka widokówka, my tam na pewno nie zejdziemy. To jest nawet, a te góry to patrzcie jak te góry wyglądają, to już rozmazane, wiadomo, że tam się no niestety nie dostanie, bo to jest tylko mod. No dobra. A to tu o tym Geralt mówił, o tej choince. No tam już możemy, tu gdzieś pamiętacie, tutaj w trójce, tutaj gdzieś na tym krześle prologu do trójki, tutaj Vesemir siedziała tam Ciri i walczyła, nie, na tym wahadle hops hops robiła w tym śnie Geralta na początku trójki, przy
tak właściwie w włączeniu trzeciej części, to no wiecie, ten prolog, ten Sen Geralta, wow, ktoś grał, to na pewno wie. I patrzcie, Kaer Morhen, no tutaj chyba nie mogliśmy się... Nie, tutaj akurat mogliśmy chodzić w trójce też, no to w każdej części teraz mamy Kaer Morhen w pierwszej, w drugiej, w trzeciej w sumie. Witaj, Neneke, wspaniale, że jesteś. Dzień dobry, Geralt, naprawdę się cieszę, że już wstałeś. Pomożesz nam przy porządkach, sala jest zrujnowana. O nie, żadnego wymigywania się, jutro masz ślub dzisiaj, zabieraj się do roboty. No już zakasuj rękawy. Jak się spało, książę, nas obudziła Neneke i kazała sprzątać, harujemy tu od pół godziny. Wspaniale, Lambert, wiedząc, że zamiatasz tu podłogę, wstałbym później, o wiele później, znacznie później, ha, chętnie. Przyniósłbym ci śniadanie do łóżka. Kto z tobą przyjechał? Jolanta, pamiętasz ją, prawda? No jasne, że pamiętam, czy z książce była Ida, czy jo, nie, Jola się nazywała. Tak. Jak minęła podróż? Długo, po drodze mieliśmy mały wypadek. Co się stało? Zbój musieliśmy nadłożyć trochę drogi, żeby ominąć jak najbezpieczniej gościńce. Bywaj. Chwileczkę, Geralt, cholera mnie bierze, jak widzę twoją obleśną brodę, Menelucho, ci zgolę ci ten koper. No właśnie, tutaj możemy zmienić typ wzrostu, trochę, wiecie, będzie przycięta, ale moim zdaniem albo tak, albo żeby była zgolona całkiem, ale niech zostanie. W końcu to już stary jest Geralt, więc może z brodą być. Czy bardziej na książkowo? Nie, niech będzie tak. Nigdy dla Jen się podoba, a no swoją drogą facet z brodą dwie korzyści. Na pewno? Tak, zostawię ją. Yennefer ci podobała, zresztą sama to powiedziała w tym zamku na Skellige, więc niech zostanie. Regis. Gratuluję pomysłu z krukiem, w zasadzie byłem w drodze na południe, ale tak się złożyło, że jednak jestem... Nie żartuj, nie wyobrażam sobie jutrzejszego dnia bez ciebie, a... Ach, właśnie rozmawiałem wczoraj. Wieczorem z Ciri, młoda, inteligentna kobieta, dziękuję w jej imieniu, nie omieszkałem jej tego powiedzieć, a ta na to, żebym przestał z niej kpić i wyszła z kuchni. I ma takie wybuch po Yennefer, niewątpliwie ty. Pewnie pomruczałbyś coś pod nosem i drapać paznokciem po stole jak ogień i woda, Geralt, abstrahując, ciekawa architektura, materiał budowli i pewne pozostałości oraz osady sugerują, że był tu zbiornik wodny. Podobno bardzo dawno temu, niestety to niemożliwe. Do czegoś zmierzasz? Czy wszystko musi do czegoś zmierzać? Bywają chwile, gdy o rzeczach ważnych się nie myśli nawet ty? Nawet ja nie będę już przeszkadzać, zostałeś przecież wezwany do kuchni, słyszałem, że Jaskier pracuje niezwykłe jak na niego, jeszcze jedno, powinieneś się ogolisz, Menelu, Żydzie jebany. Będzie ten dowalił nam teraz, no nieźle. No dobra, to walić to. Nie podoba się to wypad z wesela, nie? Powiedzmy, dobra. Lambert.
Lambert, Lambert, Wiedźminie. Neneke dawno tu jest? Nie wiem, ale od razu zerwała nas z łóżek jeszcze przed świtem. Wynieśliśmy już gruzy, ale czeka nas jeszcze masa roboty. Ręce mi już odpadają, psia mać. Neneke jest bardzo wymagająca, ale bez niej wszystko pójdzie w choler. Jen odmówiła ogarnienia całego tego burdelu. Wiem, Geralt, ale szlak zaraz mnie trafi od tej miotły. Zamiatam tu pierwszy raz od ćwierćwiecza. Mam wrażenie, że kurzu jest coraz więcej i te cholerne gryzonie. Szkoda, że nie ma Marigold. Słyszałem, że w Nowigradzie radziła sobie ze szczurami naprawdę nie źle. Lambert. No dobra, dobra, już będę grzeczny. Tak, masz nawiązanie do trzeciej części, gdzie to w Nowigradzie. Triss właśnie była szczurołapem, nie? Pozbywała się z szczurów. A więc jesteś z Kirą? Tak pasujecie do siebie, wiesz? A jakże wredna czarodziejka i sarkastyczny Wiedźmin, to nie pierwsza taka para, wiesz? W wilku bywaj, Lambert, bywaj, Geralcie. BS chyba z mami nie może pogadać, a zresztą nigdy nie był rozmowny. Tak, teraz tak troszkę inaczej to wygląda. No fajnie, to wiecie, cały ten plan z trzeciej części szturmu na Kermoren, nie? Obronę Kermoren. To niestety się nie udało. O, patrzcie. Wiedźmin Jerzy, kurczę, jego podopisne nawet to odzorowali. Super, naprawdę świetnie. No to co, idziemy teraz do Jaskiera. Zagoniła Jaskra do roboty? Niech mnie Neneke naprawdę potrafisz czynić cuda. Geralt, żebyś wiedział, ile czasu musiałam go budzić. Naprawdę, Jaskier, ależ się zrobiłeś na starość. Rozlazły gdzieś się podziało twoje twórcze myślenie, tak znane w szerokim świecie? Gdzie? Tutaj w pianie utiunło, kurwa mać. Geralt, ty idź z Eskelem na polowanie. Yennefer obiecała, że czarodziejki przyniosą jedzenie, ale czarodziejki jedzą skromnie i dyskryngowanie, nikt się tym nie najdzie. Dobrze, Neneke, serdecznie dziękuję za pomoc. Nie dziękuj, Geralt, cieszę się, że w końcu się ustatkujesz, chociaż nie wierzyłam, że ci się z nią uda. Neneke. Geralt, cieszę się, pasujecie do siebie jak nikt inny, naprawdę. Dobra, tutaj będziemy wszystko czytać, bo to przecież ten... To jest tutaj masa esterekow na pewno. No nie, chleb wesoły, mistrza. Figarze chaby ci padł. No nie, to już jest najlepszy easter egg w historii easter eggów. Smaczne! Jem chleb, Wojtku. Z najlepszej poznańskiej piekarni, jaką znam. Piekarnia Zbigniewa Chabadzibadło. Rok założenia 1924. Bułki, drożdżówki, pieczywo i chałki, a wszystko w cenach, że nic, tylko kroić i smarować. Piekarnia Zbigniewa Chabadzibadło. Poznań, ulica Marka Pola 12. Druga klatka od podwórka. I czynna w weekendy! Piekarnia Chabadzibadło. Najlepszy chleb, 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 chleb. Najlepszy chleb! No nic, już jestem. Chyba raczej nie porówna. Zabijesz chleb. Drugim zaś uśmiercisz masło. A skoro o chlebie już mowa,
Chleba ci padło! Wiedźmin! Wow. Jakie nawiązanie do dwóch mieczy i amuletów. Super. No tak reszta, to wiecie, nie ma tutaj żadnych easter eggów. Zwłaszcza zgłosi się do mnie. No, nie na Kenie, więc to spoko. Najlepszy chleb, 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 najlepszy chleb. Z piekarni chodzi batu, kurczę, najlepszy, to kurczę, tym samym chlebem się wynajedli tak naprawdę, tutaj najlepszy chleb. Dobra, jeśli o to chodzi, to tyle. Z Eskelem porozmawiajmy, idźmy na szlak. No i teraz Eskel z nami gada, widzicie to wszystko, ten. Są skrypty. O właśnie, to trzeba przeczytać, kurczę, to jest naprawdę... A nie, to nie jest tak bardzo twórczo. Ale nie, dalej jest napisane jak ballady Jaska, nie? Czyli co? Lubiłem w Wiedźminie 2, więc no super. Witaj czołem, Geralt Neneke mówiła, co mamy do zrobienia. Tak jak myślisz, ile tego potrzebujemy? Co najmniej 6 saren, przydałyby się zające i pójdziemy po ryby. By zatem ruszajmy. Dobrze, moi drodzy, wiecie co, ja zakończę tutaj tym miejscem. Ja chciałem tutaj tylko zatisować tą serię, a zresztą i tak tutaj będę miał tyle roboty przy tej serii, że naprawdę będzie się lamazarnie pewnie iść, nie wiem czy to jeden odcinek, może na 2 tygodnie, chociaż może i na tydzień, jak nie będzie nic lepszego do zagrania. A w tym momencie się z wami muszę tutaj pożegnać. Do usłyszenia, cześć!